Welcome to Digital Health Panel on Forum Gospodarcze Time 2021. Digital is borderless. The same digital solution can be used in various places, addressing the same needs, solving the same problems. This is why we are starting this discussion on digital health with some remarks on what's going on in European Union and what is going on in the biggest European market, Germany. Recently, Germany made a lot of progress in digital health, and I would like to welcome with us Hans-Peter Börsing, a very senior expert in digital health, serving for more than 20 years as a managing director of medical engineering division German Chamber 2, as well as being a general director of COSUR and involved in several European projects, as well as an expert of Gematik in Germany. Hans-Peter, please share with us your views and your suggestions and your findings on what's going on in Germany and what's going on in Europe nowadays in terms of digital health. Yes, thank you for having me at time this year and talking about digital health. A few words on the current situation in Germany. Until 2 years ago, there were lots of data, but very little digitization. Since then, we've passed a number of laws in Germany, and we now have digital health applications, smartphone apps that support healthcare and that are reimbursed by health insurance companies. We have started to roll out an electronic patient record nationwide at the beginning of this year. And we do have an investment program for the digitization of hospitals at a value of 4 billion euros for Germany. But what we see from there is that this is progress, but individual steps like that do not automatically result in a digital reorganization or in a fully digitized healthcare system. And if we look at the European perspective, we find that it's not getting easier there as well. Healthcare systems are different, obviously, but the healthcare procedures performed by medical professionals are very similar. So sharing data and digitizing medical workflows would improve the quality of medical care. This is what we all believe in. And integrating applications from various sources could support workflows based on national needs. So Poland may have other healthcare requirements than Spain, for example. They would be able to use data, but they would sort of recombine certain elements of IT technology in order to support what is needed at the national level. And a big help there could be the European health data space that is being discussed right now, because that would bring all the health data from European member states together. And that could be a stairway to scaling digital solutions. So something that works in Germany might work in Spain if it is combined with some other Spanish application elements. And that is sort of the big future for digitization of healthcare in Europe as well as in individual countries. And if we look at the business perspective in that is that, yes, there is a big possibility and opportunity because medical workflows are comparable across countries. A cancer disease is a cancer disease wherever you are in Europe. And the European health data space may provide a framework to work with health data with your application rather than somebody else's. And that could result in a situation where solutions for the national healthcare system will no longer be programmed for that individual healthcare system and cannot be used anywhere else, but rather that we come into a situation where we define actors along workflows like image acquisition, making a radiology image of the cancer, of the tumor, and then providing that for further diagnosis,
and build an integrated solution from these different individual digital actors, but then following a common workflow. And the big advantage from a business perspective is you can develop a digital actor like image acquisition, and then you can bring that into solutions in a lot of EU member states, because you will always know that the data you need are in the European health data space. They are accessible. They can be used and work with under certain governance rules. And your individual solution can make a contribution to improving healthcare. And that's sort of the big thing that we're all working towards, understanding that we are now beyond individual integrated solutions for individual problems at national level, and rather understanding that we're moving towards a data-based healthcare system, and that this is much more like the internet of 25 years ago, where data were freely available and could be worked with, rather than today where data are in individual silos. And the image you see on the right side is actually the visualization of that. There are different places where healthcare takes place, but the data come together in a networked environment and can be used for different purposes. And this is where we're heading in Germany, at least that's what I hope. Thank you. Thank you for your remarks and introduction ideas about the European opportunities. We do have a dream that the healthcare is data-driven and that will the market will be somehow integrated because of the best practices in healthcare, because we are addressing this universal needs. And what is your opinion with your perspective of 20 years in the sector? How we are progressing that? How far we are from this objective to have this integrated market, as the healthcare mostly is in the national jurisdictions, and we have healthcare system different per country. Is there an opportunity for Europe to overcross this barrier? But right now there actually is a window of opportunity, as is so often said, because we are talking about a European health data space and a European health union. And we have first cross-border applications. For example, Finland and Estonia are exchanging e-prescriptions. So you can pick up your pharmaceuticals as an Estonian in Finland and vice versa. And just last November, during the German EU presidency, the Minister of Health was having a large conference virtually, but nevertheless in Berlin, about the perspective of the European health data space and what needs to be done. And he was surprised by the statement of the Estonian president that now, in addition to Estonia and Finland, Portugal would join this exchange of e-prescriptions. And everybody else in the audience was equally astonished, because Estonia and Finland is obvious, but why Portugal? And the answer was because it was technically possible and the Portuguese wanted to try. Obviously, they want to exchange e-prescriptions with Spain in the future, but the test bed is there and they're jumping on it. And I think this is giving courage to think that, yes, we are moving forward, finally, after many, many years where it was, as you said, healthcare is national, and we do that at home. We are now understanding, and member states have understood, that, well, this is about data, and the data are the same wherever you are. So let's build something that allows us to exchange data, to share data, and build better healthcare around of it. And I think we're moving forward, not as fast as business would like it to be, but yes, we finally started moving. Yeah, we finally started. And I would really appreciate if you could just name a few examples of this cooperation, of this business opportunity, how German companies can benefit from this new
business opportunity. Like you mentioned, digital application or digital therapeutics as a new business area. We were talking about this for years, but now I think it just started. Yes, exactly. And I think that is sort of the surprising element in that, because we're all thinking about huge data-driven healthcare systems with huge data spaces. And yes, this is where we will hopefully end up. But the first step in Germany has actually been digital health applications. And in the German acronym is DIGA. And this is just an app on your smartphone. And surprisingly enough, a few months ago, and we now have around 20 of these applications that have been approved for. They do all sorts of things like providing support for psychotherapy during your meetings with a therapist, and other things. So they are helping the patient in the time when he is not with a doctor or a medical practitioner, but at home, at work, somewhere else. And in order to be reimbursed, they have to show that using the app is providing a positive effect on care. This doesn't need to be a medical effect. It just needs to show, well, it helps the care process. So even structural elements like being more in line with your medication, taking your medication in time, making meditation things and stuff like that. This is what they're doing, and they do it digital. And for the first time, for a lot of care situations, patients in Germany are no longer reliable or have to rely on being at a hospital or seeing a doctor. They can do that at home when they are at ease and when they need it. And this is a big improvement. This is a big improvement from the patient side as well as the medical professionals, which as they have new tools to provide the care. But I'd like to ask you from the business perspective, is this opportunity to use, let's say, application produced in other countries to be used in Germany and German application to be used in other countries? Do you see that the Europe will also benefit from one country to another country with this digital therapeutics? Yes, I believe so. Although at that point we re-enter the situation where healthcare is national. But nevertheless, if you are doing a, let's call it a medical app, in Poland, then you now have a very clearly defined way on what you have to do. Obviously, it should be in German, but then you have a very clearly defined way of how you have to do that in order to be reimbursed by German health insurance companies in Germany. And all you need to do is follow this process. You have to apply to a public body in Germany, provide some evidence that this thing is working. And yes, you have to have a CE marking as a medical device. That's for safety and security reasons. 4 or 5 months, around 20 companies have done that successfully. Then you're good to go on the German market. So that's particular to Germany. And I'm not aware that DIGA are used in other countries. But for example, in the UK, the NHS is following a similar scheme and saying, well, we want digital therapeutics, and there is a way how we assess them. So the good thing is you can now develop a technology, a solution, and you will now find open doors to introduce that solution into national healthcare systems. So we are one step before the big data space and the fully integrated data-driven health workflows. But this is the first point, and it shows that if it works here, it can work there. And for example, if you are reimbursed in Germany, you generate data with which you can then convince others worthwhile taking up, because it is actually working and people are happy by using it. Hans-Peter, thank you a lot for sharing with us these very interesting remarks and also having this optimistic view and evidence of
how can we develop digital health in Europe, supporting each others in this difficult transformation. Thank you. Witam Państwa, nazywam się Artur Pruszko i będę miał przyjemność poprowadzić sesję Cyfryzacja ochrony zdrowia podczas Forum Gospodarczego Time 2021. W tej części dyskusji udział wezmą szanowni paneliści, osoby, które wiele w zakresie ochrony zdrowia i cyfryzacji swojej dorobku posiadają. Jest z nami pani Anna Gołaska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Witamy panią minister. Witamy panią Elizę Kruczkowską, dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji PFR, Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry panie Arturze, dzień dobry państwu. Witamy pana Tomasza Jaworskiego, dyrektora transformacji cyfrowej sektora publicznego Microsoft. Witam państwa. Witam pana Łukasza Osowskiego, twórcę i właściciela Wikilife, startupu, który podbija rynek ochrony zdrowia. Dzień dobry. Jest z nami również pan Tomasz Staszelis, dyrektor transformacji cyfrowej grupy Polpharma. Witam panie Tomaszu. Witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, na cyfrowe zdrowie, cyfrową transformację w obszarze zdrowia przeważnie spoglądamy z perspektywy systemu zdrowia, z perspektywy pacjentów, z perspektywy lekarzy czy pielęgniarek. Tak samo spoglądamy z perspektywy podmiotów leczniczych, jak i organizatorów systemu zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, płatnika. Dostrzegamy wiele korzyści płynących ze zdrowia. Natomiast dzisiejszy panel chciałbym poświęcić i zaproponować, żebyśmy tę dyskusję poprowadzili, koncentrując się na cyfrowym zdrowiu jako nowej szansie rozwoju, jako nowym obszarze gospodarki. Globalnej cyfrowej gospodarki, a właściwie całego ekosystemu gospodarczego, bo owe cyfrowe zdrowie, jak i cały obszar zdrowia złożony jest z wielu wzajemnie powiązanych elementów. Pewnie trzeba tu pomyśleć o infrastrukturze IT, o cyberbezpieczeństwie, o aplikacjach i urządzeniach medycznych, o rozwiązania sztucznej inteligencji, które automatyzują wiele procesów biznesowych. W końcu mamy w obszarze cyfrowego zdrowia wiele nowych metod działania, metod dostarczania opieki i mamy też wiele nowych modeli biznesowych, które dzisiaj stanowią tak naprawdę o tym cyfrowym przełomie, o tym wielkim wpływie na gospodarkę globalną. Przecież to dzisiaj największe kapitalizacje na świecie mają cyfrowi giganci, nie bez kozery. Mówi się, że cyfrowe zdrowie to dzisiaj kilkadziesiąt, a może już nawet kilkaset miliardów dolarów globalnego rynku, a w perspektywie najbliższych 5 czy 10 lat kilkaset, ale może nawet tysięcy, może nawet trzeba liczyć w tysiącach miliardów dolarów, bo przecież dzisiaj na zdrowie w globalnej skali wydajemy ponad pewnie z 10 tysięcy miliardów dolarów. No, w większości w Stanach, w Azji, częściowo w Europie. Ale to jest potencjał globalnego rynku. Szanowni państwo, czas pandemii nadał temu procesowi nowej dynamiki. Okazało się, że cyfrowe zdrowie jest jednym z fundamentów wychodzenia z kryzysu, radzenia sobie z tych trudnych rzeczy. Myślimy o cyfrowym zdrowiu oczywiście w perspektywie krajowej, ale też w perspektywie unijnej czy perspektywie poszczególnych krajów członkowskich. Trochę o tym mówił Hans-Peter Bursing, pokazując, jak Niemcy sobie radzą z wdrażaniem cyfrowego zdrowia, jaką wielką wagę przykładają, jak wielką wagę przykładała prezydencja niemiecka pod koniec ubiegłego roku i tak naprawdę o nowych priorytetach unijnych i budowaniu wspólnego rynku, cyfrowego rynku, ale też w przyszłości być może rynku również zdrowia. Bardzo chciałbym dzisiaj, żebyśmy się skoncentrowali na tych nowych szansach rozwojowych i na wstępie chciałbym poprosić panią minister o podzielenie się z nami perspektywą polskiego rządu. Jak pani minister jest w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialna za obszar innowacji i też z tego też tytułu chciałbym poprosić panią minister, żeby powiedziała nam, jak rząd polski
spogląda na innowacje w obszarze zdrowia i na ile to może być szansa wychodzenia z kryzysu. Dzisiaj przecież tworzymy, rząd tworzy Krajowy Plan Odbudowy. Pani minister, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście z punktu widzenia sektora publicznego najczęściej patrzymy z perspektywy właśnie pacjenta czy systemu optymalizacji procedur czy kosztochłonności. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie mniej ważna jest rola gospodarcza, rola przedsiębiorców, którzy wspierają nasze rozwiązania. Bardzo istotne z naszego punktu widzenia jest wypracowywanie rozwiązań wspólnie z przedstawicielami rynku, z przedstawicielami przedsiębiorstw. Dzięki temu nasze rozwiązania mogą być bardziej dopracowane, szybciej wdrażane, mogą być mniej kosztochłonne. Mamy doświadczenia przy okazji COVID-a w wdrażaniu różnych rozwiązań w bardzo krótkim czasie. Okazało się, że potrzeba chwili generuje różne rozwiązania, które można wprowadzić we współpracy właśnie z sektorem prywatnym, z sektorem gospodarczym w bardzo krótkiej perspektywie czasu. Oczywiście te rozwiązania podlegają później optymalizacji i doskonaleniu, natomiast takim przykładem jest chociażby wdrożenie domowej opieki medycznej, gdzie na skalę ogólnokrajową wdrożyliśmy zdalny monitoring pacjentów, którzy są w izolacji domowej, zakażeni COVID-em, dzięki czemu ci pacjenci są pod kontrolą profesjonalistów, ich parametry życiowe są na bieżąco monitorowane i w sytuacji zagrożenia życia pojawia się alarm, jest umawiana telewizyta lekarska, w razie potrzeby jest wzywany ambulans. To rozwiązanie powstało dzięki współpracy właśnie strony rządowej. Wykorzystaliśmy rozwiązanie startupowe, wykorzystaliśmy doświadczenie profesjonalnych firm informatycznych i dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym przyświecał jeden cel właśnie, żeby pomóc tym pacjentom, udało się wypracować coś naprawdę na skalę kraju, mogę powiedzieć, chyba fenomenalnego. Chcemy to dalej rozwijać, chcemy utworzyć z tego typu platformę, gdzie będziemy dołączać kolejne urządzenia telemedyczne, wykorzystując również właśnie rozwiązania startupowe. Już jesteśmy w przededniu wdrożenia zdalnego stetoskopu, będzie pierwszy pilotaż zrealizowany. Więc liczę na to, że te rozwiązania telemedyczne i ten monitoring, opieka nad pacjentami będzie coraz bardziej się rozwijała i coraz bardziej wykorzystywała rozwiązania innowacyjne, nowoczesne, rozwiązania, które zapewnią zarówno bezpieczeństwo pacjentów, jak i lekarzy po drugiej stronie, którzy będą mogli w profesjonalny sposób zająć się pacjentami. No oczywiście bardzo byśmy chcieli tutaj też cyfryzować samą dokumentację, bo bez tego niestety nie uda nam się wdrożyć rozwiązań na szeroką skalę. No tu duża praca przed nami i przed całą gospodarką de facto, żeby odpapieryzować służbę zdrowia, żeby tego pacjenta nie przekierowywać z okienka do okienka, tylko żeby mógł wygodnie, zdalnie załatwić większość spraw. No tu będziemy bardzo silnie też myśleć nad uwierzytelnianiem dokumentów, które musi podpisać pacjent. Na ten moment niestety króluje podpis odręczny, a widzimy potrzebę, żeby to zmieniać. Także tu też będziemy
korzystać z różnych rozwiązań oferowanych przez gospodarkę. No myślę, że takim pragmatycznym też punktem widzenia usprawnień wszystkich cyfrowych w ochronie zdrowia jest interes każdego przedsiębiorcy. Szybka diagnostyka, szybka porada, szybkie wdrożenie hospitalizacji to no przede wszystkim mniejsze absencje w pracy, tak? I też oszczędności z tego tytułu i lepsze wykorzystanie zasobów. Także no, widzimy tutaj bardzo duży potencjał, bardzo silnie będziemy wykorzystywać różne rozwiązania oferowane przez różne przedsiębiorstwa, bo też no, spotykamy się z różnymi ludźmi, z różnymi pomysłami, analizujemy, staramy się wykorzystywać wszystko, co jest możliwe. Oczywiście no jest zawsze ta sfera finansowa, która no, zwykle ogranicza nasze zapędy, natomiast no, trzeba wyważyć to, co jest najistotniejsze i to, co w największym stopniu usprawni działanie ochrony zdrowia właśnie z tej płaszczyzny e-zdrowia i wdrażania różnych innowacyjnych inicjatyw. Panie, bardzo dziękuję. Jedno pytanie króciutkie. Czy myślicie Państwo o tym, żeby z tego procesu, o którym Pani powiedziała na przykładzie usługi DOM, domowej opieki medycznej, stworzyć pewien standard współpracy z rynkiem, żeby rynek wiedział, czego może oczekiwać od przewidywalnego partnera, poważnego partnera, który dysponuje największym publicznym budżetem przecież w tym kraju? Tak, z jednej strony mamy zakrojony plan na wdrażanie różnych pilotaży właśnie wykorzystujących nowoczesne rozwiązania telemedyczne i tu startujemy, tak jak mówiłam, od zdalnego stetoskopu, ale z drugiej strony też chcielibyśmy pozyskiwać pomysły z rynku, w sensie takim, żeby robić takie jakby konkursy na najistotniejsze rozwiązania, na najlepsze rozwiązania, ale w konkretnych dziedzinach, tak? Czyli ustalamy sobie, że priorytetem dla nas w tym momencie jest opieka POZ-owa, usprawnienie tych telemedycznych wizyt i w tym zakresie będziemy chcieli pozyskiwać pomysły z rynku, które będzie można później wdrażać na szeroką skalę. Bardzo dziękuję, to jest super zapowiedź. Myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców przyjmie to na poważnie, myśląc o tym ustabilizowanym systemie współpracy z branżą, która no, potrzebuje innowacji, która przecież może być tym ważnym elementem wzrostu. Pani dyrektor, do pani Elizy chciałbym się zwrócić, bo pani prowadzi obszar innowacji w jednym z największej agencji rządowej, która wspiera wyjście Polski z kryzysu. Chciałbym, żeby Pani ze swojej perspektywy, również też osoby, która przez wiele lat budowała środowisko startupowe i venture capital w Polsce, powiedziała nam o cyfrowym zdrowiu, na ile ono jest ważne, na ile Wy odnajdujecie tutaj taki priorytet, jakie narzędzia wsparcia uważacie za najistotniejsze, żeby budować polski potencjał? No dziękuję za to pytanie. Ja mam takie poczucie, że my to raczej reprezentujemy środowisko biznesowe, bo zadaniem Polskiego Funduszu Rozwoju jest finansowanie przedsiębiorstw, ich rozwoju na różnym etapie, od tego bardzo wczesnego, gdzie pojawia się osoba fizyczna, która myśli o jakimś pomyśle biznesowym, to naszym zadaniem, bo przez fundusze Venture Capital, o których Pan wspomniał, czyli te wehikuły inwestycyjne, które podejmują ryzyko inwestycji w tych młodych pomysłodawców, młodych, nie młodych, bo nie zawsze muszę być młodym, po kolejne etapy inwestycji wielokrotnie większych. I teraz to, co robimy my, wspierając właśnie tych innowatorów, z jednej strony pomagamy w wyszukiwaniu, jak pani minister powiedziała, poprzez różne wyzwania, konkursy, programy edukacyjne, osoby, które mają takie pomysły i pomagamy im ułożyć model biznesowy, ustrukturyzować wizję rozwoju firmy i później pokierować ich do odpowiednich funduszy venture capital, które są w naszym portfolio.
I tutaj w ogóle uwaga, zupełnie niespodziewanie widzę Łukasza Osowskiego, który jest ze startupu Wika. Od razu mówię, że to nie było wcześniej ustalone. Miło, że jestem w panelu, bo Łukasz właśnie jest zwycięzcą jednego z takich konkursów, które organizowaliśmy właśnie po pandemii, pokazując, że szukamy wyzwań właśnie w trzech obszarach. Jednym z nich był to obszar zdrowia i rozwiązanie Łukasza zostało w części sfinansowane, jego prototyp został sfinansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, więc jego obecność tutaj tylko pokazuje, że dalej się rozwija i cieszy mnie, że idzie, jest przez też Państwa doceniany. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony no mamy też te finansowanie venture capital, czyli jak już znajdziemy tego utalentowanego Łukasza, pomożemy mu się rozwinąć, zrobić prototyp, to potem chcemy go pchnąć dalej. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że w 2020 roku, jeszcze w tym roku pandemii, no mieliśmy rekord na rynku venture capital, jeżeli chodzi o finansowanie przez te wszystkie lata. Ten, jak sobie porównamy 2018, 19, 20, to wszystko idzie w takim wręcz rozwoju kija hokejowego. Tak się marzy o tym, żeby te startupy też właśnie tak rosły. Bo łączna kwota to było 861 milionów złotych. To na polskie warunki to jest, bardzo duża kwota finansowania. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, 25%, bo my też przeanalizowaliśmy sobie portfolio inwestycyjne tych funduszy, w jakie startupy inwestują, to na pierwszym miejscu co czwarty startup, 25%, to są startupy właśnie z branży zdrowia. I tutaj mówimy i o takich aplikacjach jak pana Łukasza, ale też mówimy o rozwiązaniach, o których mówiła pani minister, czyli takich hardware'ach, które pozwalają właśnie być jakimś opaską mierzącą pewne, nie wiem, ciśnienie u starszych osób, czy być właśnie jakimś zdalnym stetoskopem, czy pomysłów jest bardzo dużo w Polsce i widzimy to, widzimy po tym portfolio inwestycyjnym. Na drugim miejscu jest Enterprise Software, czyli oprogramowanie dla dużych przedsiębiorstw. Na trzecim miejscu Fintech. Czyli rzeczywiście w tym takiej branży zdrowotnej dużo się w Polsce dzieje. No a my cieszymy się, że możemy to współfinansować i pomagać tym młodym ludziom, jak pan Łukasz, rosnąć. Panie dyrektorze, chciałbym się zapytać o pewną sprawę. Otóż branża zdrowotna jest ma pewną specyfikę. Otóż projekty trwają długo. Spojrzałem dzisiaj na waszą stronę do Deal Roomu i tam prezentujecie startupy w Polsce. Te, które mają największą kapitalizację, to mają 10 lat historii. I jeszcze tak naprawdę dopiero są u progu globalnej gospodarki, czy globalnego zasięgu. Więc pytanie takie, czy my mamy w Polsce aspiracje i narzędzia, żeby promować i kreować globalne firmy, no przynajmniej w takim międzynarodowym, regionalnym, w sensie europejskim zasięgu. Znowu się muszę odwołać do pana Łukasza, który jest chodzącym przykładem na wszystko, co pan pyta, bo pan Łukasz przecież założył firmę, którą ponad 10 lat temu założył doprowadził do rozwoju chyba do 200 osób, mówię tutaj o Iwona Software, a potem sprzedał tą firmę w wielkiej międzynarodowej korporacji. Więc czy można? Oczywiście, że można. Mamy i myślę, że w tym roku, w 2021, będzie już pierwsze ogłoszenie takie publiczne a propos polskiego unicorna. Mamy trzech kandydatów, bo jest tam i Booksy, i DocPlanner, IceEye oraz co jeszcze? Chyba wszystko. Brainly. Jedno z nich zobaczycie Państwo w tym roku, pewnie nam eksploduje i będzie polski pierwszy jednorożec. Ale rzeczywiście, panie Arturze, to jest, dotknął pan dosyć ważnego zagadnienia, bo to nie jest tak łatwo jak z jakąś aplikacją, którą się gdzieś nad nią się popracuje w garażu i wejdzie się z nią na rynek i za rok już mamy wielkiego unicorna.
w tej branży zdrowotnej myślę, że no po pierwsze to są bardzo często kategorie bardzo wysoko kapitałochłonne. To one są obarczone pewnymi regulacjami. Mamy taki startup, który się nazywa Bioc. On przeszedł przez te wszystkie nasze i szkolenia, później finalnie dostał 7 milionów złotych pierwszej rundy inwestycyjnej od jednego z naszych funduszy, robi leki, no powiedzmy już w takim obszarze onkologicznym, to nie jest hop-siup, prawda, to badania kliniczne, to są lata wsparcia, więc ważne, żeby był ten kierunek, o którym mówiła pani minister, wyznaczony, że jest chęć, zrozumienie, a jak to będzie, to na pewno za tym pójdą środki finansowe i taka długa strategia wspierania innowacji, myślę, że jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękujemy. Długa strategia wspierania innowacji jest nam potrzebna, bo przecież mamy te aspiracje, żeby jednak mieć globalne firmy za czas jakiś. Panie Łukaszu, spoglądamy na pana. Ale wrócę do pana Tomasza Jaworskiego, który jest przedstawicielem globalnej firmy, z której technologii korzystamy od dziesięcioleci, ale chciałbym prosić pana Łukasza, żeby powiedział o globalnej firmie jako o szansie również na globalną obecność dla innych firm, jako o marketplace. W jaki sposób takie firmy jak Microsoft wspierają rozwój swoich partnerów? Jak tworzą dla nich środowiska do rozwoju swoich produktów, ale też rozwoju modeli biznesowych? Jak to jest, że firma, która jest globalna, również pomaga innym być globalnym? Proszę państwa, no bardzo jest mi miło słuchać tego, co mówią zarówno pani minister, jak i tutaj przedstawiciel dużego inwestora PFR-u. I myślę, że możemy sobie powiedzieć, że właściwie rację miał Nicolas Carr. Tutaj jest wyimek z artykułu z 2003 roku z Harvard Business Review, że IT nie ma znaczenia. Czyli to, co nas kiedyś tak bardzo frapowało, rozwój informatyki, okazało się, że dzisiaj, zgodnie z tezą z tego artykułu, właściwie bardziej powinniśmy zwrócić uwagę, czy jest bezpieczne, czy jest zgodne z regulacjami, niż czy buduje jakąś przewagę konkurencyjną, dlatego, bo tą przewagę budują bardziej modele wykorzystania tego właśnie IT. I tutaj rzeczywiście Polska dość dobrze sobie poradziła z wykorzystaniem technologii do walki z COVID-em. Oczywiście nikt nie jest tutaj mistrzem świata, jeśli chodzi o walkę z pandemią, bo nikt się nie spodziewał takiego wyzwania, ale proszę państwa, my się przejęliśmy właśnie bardzo tym, że technologia może sporo pomóc zarówno w takim codziennym rozwijaniu biznesu startupów, agencji rządowych czy pojedynczych osób, prawda? W związku z tym staramy się tutaj pracować nad bezpieczeństwem, skalowalnością, dostępnością, no i zgodnością z regulacjami tego wszystkiego, co my uruchamiamy dla naszych klientów w modelu usługowym. I tutaj jest slajd, który pokazuje loga w górnym prawym rogu tych produktów Microsoftu, z którymi właściwie na co dzień się stykamy. Tak? Myślę, że jednym z interesujących jest na przykład aplikacja Teams do wideokonferencji, która w Polsce no w tej chwili jest używana przez kilka milionów studentów, nauczycieli, uczniów. No i te osoby są potencjalnie bardzo fajnymi ambasadorami rozwiązań telemedycznych, ponieważ mogą naszym seniorom pomóc na przykład w kontakcie z lekarzem. Tych data center, które Microsoft buduje, żeby można było jak z klocków budować jakieś fajne rozwiązania startupowe, czy nawet takie bardzo, bardzo dojrzałe, na przykład w skali ogólnopolskiej dla ochrony zdrowia, jest właściwie najwięcej na świecie i chyba najlepszym takim dowodem, że to jest słuszny kierunek, żeby informatyka przestała mieć znaczenie, tylko żebyśmy korzystali z niej jak z prądu w gniazdku, to są właśnie startupy. Startupy polskie, które nie tylko wykorzystują telemedycynę, bo tych jest bardzo ciekawych, bardzo wiele i można by mówić właściwie godzinami o tym, ale tutaj widzimy na przykład startup SkyEngine, który pracuje, działa w Wielkiej Brytanii i robi takie badania no, na skalę światową przełomowe, to znaczy łączy dane z diagnostyki obrazowej razem z danymi na temat DNA. Ale najciekawsze jest to właśnie, że możliwość wyskalowania tego biznesu dają rozwiązania, które są oparte na chmurze.
I to jest chyba to, co chciałbym powiedzieć, żeby państwo, czy jesteście w agendzie rządowej, czy w organizacji non-profitowej, czy macie marzenie, żeby swój biznes rozwinąć startupowy, czy taki jak ma Polpharma na przykład, to że warto pomyśleć o tym, że informatyka dzisiaj właściwie już jest dostępna, dostarcza wszystko, co byśmy chcieli w bezpieczny dla pacjentów sposób i chroniący ich dane. To tyle. Dziękuję bardzo za to wskazanie tak naprawdę pewnych globalnych możliwości dostępnych wszędzie, z których trzeba korzystać, bo przecież nie można robić rozwiązań, które nie zachowują pewien point of parity, czyli pewnych podstawowych funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, skalowalności. Panie Łukaszu, zwracam się do pana Łukasza Osowskiego, powiem seryjnego przedsiębiorcy, ale osoby z sukcesem, które pewnie zadają, wiele osób zadaje pytanie, dlaczego zdrowie, dlaczego obszar zdrowia, ale chciałem bardziej zadać pytanie, jakie macie aspiracje w tym przedsięwzięciu, które przecież adresuje tak uniwersalną potrzebę, jakim jest długość życia. Żeby opowiedzieć o naszych aspiracjach, to trzeba zacząć od potrzeby, którą staramy się rozwiązać. My Polacy moglibyśmy się cieszyć zdrowiem aż o 7 lat dłużej. Wcześniej chorujemy i umieramy, ponieważ żyjemy niezdrowo. A COVID dodatkowo pogorszył nasz styl życia. Z Tomkiem, ex-Google i ex-Amazon oraz Piotrem, lekarzem, naukowcem, naszkicowaliśmy pomysł i rozwiązanie. I co roku większość Polaków próbuje zmienić styl życia na zdrowszy. Niestety im się to nie udaje. Poddajemy się, ponieważ nie widzimy efektów. To jest znany psychologom efekt odroczonej gratyfikacji. I rozwiązaniem jest pokazanie tu i teraz zysku lub straty zdrowia wynikających ze stylu życia. I wylicza to nasz model AI. On jest oparty o historię zdrowia ponad 500 000 ludzi. I model jest zbukowany w naszą aplikację Wike. Więc aplikacja odpowiada na pytanie, ile lat zdrowia przed tobą, i żadna inna aplikacja nie potrafi tego zrobić. Ale Wika to nie tylko prognoza zdrowia, to także gra w zdobywanie zdrowia w trzech obszarach. To jest w obszarze snu, aktywności fizycznej i odżywiania. I teraz mam świeże dane z Wiki, bo Wika jest od 4 tygodni, od 2 miesięcy na rynku. Wiemy, że w czasie 2 tygodni z aplikacją użytkownicy poprawiają swoje nawyki i wydłużają średnio czas życia w zdrowiu aż o 47 dni. To jest nasz zespół najlepszych polskich lekarzy i naukowców i też twórców misji aplikacji. Teraz trochę o naszych aspiracjach. Polski rynek według naszych badań jest wart około 400 milionów złotych, ale już w przyszłym roku chcemy wejść z Wiką na rynki Europy i Stanów, które są warte 20 razy więcej, czyli 8 miliardów złotych. Także dziękuję bardzo i to tyle chciałem powiedzieć o naszej Wice. Dzięki bardzo panie Łukaszu. To bardzo ważny aspekt obszaru zdrowia, prewencja. Dzięki temu dodajemy lata życia w zdrowiu i życzymy oczywiście sukcesu w aplikacji. Myślę sobie, że ze wsparciem tych wszystkich mechanizmów, o których mówiła pani minister, czyli tak naprawdę adresowaniu wyzwań zdrowotnych, czy pani dyrektor Eliza Kruczkowska, która mówiła o PFR-ze, który wspiera was od dłuższego czasu. Nie wspomnę o globalnych platformach, z których korzystacie. Teraz jeszcze spojrzenie z innej strony. Otóż bardzo duża część obszaru zdrowia przynależy farmacji. Farmacja przez lata była obszarem innowacji i zmiany coraz lepszych metod leczenia. Dzisiaj obszar farmacji też się zmienia pod wpływem cyfryzacji. Chciałem poprosić pana Tomasza Staszelisa, żeby przybliżył nam, jak tak naprawdę farmacja wykorzystuje te nowe możliwości i jak polska firma również ma swoje globalne i regionalne aspiracje. Dziękuję bardzo. No tak, firma farmaceutyczna to taka jak Polpharma cały czas w swoim takim podstawowym celu działania ma dostarczenie wysokiej jakości produktów na czas pacjentów. Bo to jest bardzo ważne, żeby te produkty były dostępne wtedy, kiedy one są tym pacjentom potrzebne.
Sytuacja covidowa zdecydowanie pokazała, że to naprawdę jest bardzo istotna sprawa i trudno jest przewidzieć z góry, w którym momencie nastąpi nagle eskalacja takich potrzeb. Natomiast oczywiście od wielu lat transformacja cyfrowa, digitalizacja dotyka również firm farmaceutycznych. Myśmy w Polfarmie rozpoczęli ten proces w 2017 roku i tak naprawdę proces transformacji dotyka całej firmy i całej organizacji, dlatego że my bardzo mocno wierzymy w to, że żeby zbudować solidne możliwości wykorzystania tych technologii i tych modeli, które się pojawiają, to trzeba zacząć od organizacji, od ludzi i stworzyć właściwe zrozumienie wśród pracowników firmy, zaangażowanie, tak aby oni mogli być inspiracją w pewnym sensie sami dla siebie, żeby mogli być takim perpetuum mobile tego procesu cyfryzacji. I to jest chyba taki jeden z pierwszych obszarów, w którym bardzo dużo robimy. Cyfrowa organizacja tak naprawdę pozwoliła nam bardzo łatwo przejść do zupełnie nowego modelu pracy, który wymusił na nas COVID. Co dla takiej dużej firmy nie jest łatwe, ale zarówno w obszarach związanych ze sprzedażą, jak i w obszarach związanych z rozwojem produktu, zrobiliśmy to bardzo płynnie. No oczywiście tam, gdzie nie dało się tego zrobić zdalnie, to są jeszcze działania produkcyjne. Tutaj też digitalizacja pozwoliła nam na bezpieczniejsze przeprowadzenie tego procesu i tak naprawdę dzięki temu nie mieliśmy żadnego przestoju w ciągu całego zeszłego roku z powodu COVID. Drugi bardzo ważny obszar to jest zdecydowanie wspomaganie wydajności, efektywności produkcji. Szeroko pojęta farma 4.0, w której też robimy bardzo dużo, współpracując między innymi z takimi firmami jak Microsoft, gdzie robimy mnóstwo wspólnych projektów i wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie, takie jak rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć leki bardziej efektywnie, szybciej i zapewnić, że one właśnie są wtedy, kiedy są potrzebne. Natomiast oczywiście naszym głównym działaniem jest tworzenie produktów, które leczy. I dzisiaj już wiemy bardzo dużo, zresztą mówił o tym też pan Łukasz, że samo działanie nie zawsze, sam produkt, który dokonuje tego leczenia, to nie zawsze wystarczy. Musi być jeszcze wola na przykład po stronie pacjenta, żeby z tego produktu korzystać, tak? Musi być przekonanie o tym, że należy przestrzegać zalecenia terapeutyczne. I tutaj widzimy my ogromną szansę dla cyfryzacji. I dlatego też Polpharma bardzo mocno analizuje rozwiązania cyfrowe, które mogłyby wspomagać skuteczność terapii, czy też właśnie zwiększyć przestrzeganie przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. Tym bardziej, że i to nie tylko w Polsce, te dane dotyczące na przykład przestania korzystania z terapii, na przykład przy chorobach nadciśnienia, są chwilami przerażające, bo w wielu przypadkach po 3 miesiącach brania leków około 70% pacjentów przestaje je brać. Także tutaj, gdyby nam się udało zrobić coś, co zmieniłoby tą sytuację, to no, skorzystaliby wszyscy tak naprawdę, cały ekosystem, ale oczywiście najważniejsze, że skorzystaliby ci pacjenci. Nie można zapomnieć też, i to też jest obszar, który nas bardzo interesuje, o potędze danych. I tak naprawdę dzisiaj dane są cały czas stosunkowo mało wykorzystywane przy działaniach, takie dane zewnętrzne, ogólnodostępne, przy działaniach czy to w obszarze R&D, czy to w procesie rejestracji, czy właśnie efektywności terapii. A tu widzimy ogromne możliwości, ale to wymagałoby współpracy. No i teraz
To, co dla nas z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, to to, że my wierzymy, że przyszłość zdrowia dzięki również możliwości cyfryzacji, opiera się na zbudowaniu ekosystemu, nowego ekosystemu ochrony zdrowia, który wykorzysta te możliwości digitalizacji i który wymaga zaangażowania bardzo różnych podmiotów. Ja się tu bardzo cieszę ze słów pani minister, bo rzeczywiście my bardzo mocno wierzymy w to, że połączenie sił administracji państwowej, instytucji publicznych, fundacji, naukowych ośrodków badawczych czy uniwersytetów i biznesu, to jest recepta na to, żebyśmy mogli wdrożyć te rozwiązania sprawnie, żeby one były bezpieczne dla pacjentów, żeby one były efektywne dla systemu, dla płatnika, bo dzięki temu te pieniądze, które i tak są przeznaczane na służbę zdrowia, będzie można nimi obdzielić większą ilość osób, większą ilość terapii i tak dalej. Także to, co my jako Polpharma oferujemy do tej współpracy, to wieloletnie doświadczenie, ekspertyzę w obszarze ochrony zdrowia i również jakby umiejętności zdobyte na wielu rynkach, bo Polpharma jest firmą przynajmniej regionalną tak naprawdę i myślimy cały czas o takim właśnie bardzo silnym partnerstwie publiczno-prywatnym, które by nam pomogły szybko taki ekosystem zbudować. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Wiele wątków, bardzo wiele, od przemysłu 4.0, który pan wspomniał, po te kluczowe słowa zaklęcia w ochronie zdrowia, jak adherence, czyli przestrzeganie zaleceń, czyli wszystko, o czym pan Łukasz mówił, czyli zachowania pacjentów, które są na rzecz ich zdrowia. Nie? I dane, bez których nie ma cyfrowej gospodarki, i słowo pojęcie klucz, ekosystem, czy nowy ekosystem. Chciałbym wrócić do pani minister, jeśli można, i jakby poprosić trochę o spojrzenie z państwa strony na rząd buduje plan odbudowy. Pan Tomasz wspomniał nowy ekosystem. Co by pani włączyła z tych wątków, które tutaj padają w dyskusji, które z tych wątków byłyby dla pani pomocne w budowaniu tego planu odbudowy? No ja dziękuję bardzo za te głosy. Oczywiście tutaj bardzo dużo cennych inicjatyw jest. No my już tak naprawdę wiele z nich również wykorzystujemy, jak chociażby dane z recept jesteśmy w stanie wykorzystać do tego, żeby lekarze POZ-u mogli monitorować to, czy pacjenci stosują się do zasad, czy nie. I myślę, że połączenie tych wszystkich elementów z nowoczesnymi aplikacjami czy z wiedzą, którą dysponują firmy farmaceutyczne, to może przynieść bardzo dobre efekty. No ja ze swojej strony na pewno bardzo chciałabym podziękować za Teamsa, który uratował nam życie w COVID-zie. I myślę, że to aplikacja, która została doceniona przez chyba każdego użytkownika. No faktycznie musimy iść do przodu, wykorzystywać wszelkie możliwe rozwiązania. Te aplikacje zdrowotne są też bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Ja się tylko zastanawiam, tak oglądając prezentację, była informacja, że w ciągu 2 tygodni wydłużamy o 47 dni życie. To co będzie za 2 lata stosowaniu tej aplikacji? Tak? Czy to jest recepta na długowieczność? Jeśli tak, to kupujemy. O właśnie, pani bardzo dziękuję za ten optymizm na końcu. Do pana Łukasza wrócę, ale pani dyrektor, jeśli można byłoby, kupujemy. Co potrzeba zrobić w planie odbudowy, żeby te szanse biznesowe lepiej wykorzystywać? Jakie instrumenty, co byście oczekiwali, na co byście zwracali wy uwagę jako po części zarządzający tym wykonaniem planu odbudowy? W obszarze właśnie digital health. Ja mam takie wrażenie, że chyba osiągnęliśmy
pewnego rodzaju momentum, bo te ostatnie 12 miesięcy przekonało nieprzekonanych, że technologia może ułatwiać życie. I o ile pewnie my siedzący tutaj przebijaliśmy ściany przez ostatnie lata naszej pracy, to teraz chyba wszyscy, jak my o tym mówimy, słuchają nas z przekonaniem. I to jest ten moment, żeby na tej fali iść dalej. I to, myślę, że pan Tomasz Staszelis powiedział coś bardzo ważnego a propos ludzi. Bo my teraz właśnie przekonaliśmy w tej transformacji cyfrowej ludzi do tego, żeby tego używali, bo oni zobaczyli, że to jest bardzo potrzebne. I do dobrej transformacji cyfrowej potrzebne jest oprócz ludzi też kompetencje, żeby wiedzieć, jak tego używać. Więc jeżeli ja miałabym podkreślić, bo oprócz tej strony finansowej, to, która będzie na 100% w tym planie, to na pewno bym położyła większy nacisk na kompetencje cyfrowe osób, które z tych rozwiązań mają w przyszłości korzystać. Bo taki pan Łukasz sobie wymyśli tą aplikację, pani minister stworzy e-receptę, a jeżeli nikt nie będzie tych rozwiązań z nich korzystał, bo będzie się bał albo nie będzie miał sprzętu do wykorzystywania, no to możemy sobie tworzyć rozwiązania innowacyjne w próżni. To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Myślę sobie, że branża IT przez dekadę była hermetyczna, po czym przyszło kilku magików i zrobili informatykę albo IT dla każdego. Bo jak popatrzymy sobie na, nie wiem, lata 70., już mieliśmy doskonałe rozwiązania IT, ale trzeba było wyspecjalizowanej wiedzy, żeby korzystać z komputerów. A potem nagle PC się pojawił wszędzie. Oczywiście długa historia i dlaczego on się pojawił, ale panie Tomaszu, zwracam się do pana Tomasza Jaworskiego, budowanie kompetencji to jest edukacja, ale to są też wystandaryzowane procesy. To jest to, że zawsze to działa tak, jakbyśmy sobie tylko życzyli. Czyż nie? No zdecydowanie. Ja tutaj jestem entuzjastą tego, żeby stawiać przede wszystkim na ludzi i myślę, że w tym gronie też widzimy, że każdy z nas dokłada jakąś cegiełkę do tego, że wszystko to, co wokół medycyny i e-zdrowia w tej chwili się dzieje, to się rozwija, prawda? Więc przede wszystkim ludzie, potem procesy, a na końcu technologia. Technologia dzisiaj nie ma znaczenia, tak jak to powiedział Nicolas Carr. Natomiast jeśli chodzi o procesy, to myślę, że zawsze warto upraszczać. To chyba Einstein powiedział, że wystarczy inteligentny idiota, żeby sprawy robić większymi i je komplikować, ale trzeba przebłysku geniuszu i odwagi i tego życzę tutaj stronie rządowej, żeby tą odwagę do zmian i siłę też mieć, bo wiem, że państwo pracujecie poza godzinami pracy bardzo często, żeby budować te kompetencje. Gdzie one powinny być? No one powinny przede wszystkim być właśnie w procesach ustandaryzowanych, żebyśmy nie musieli za każdym razem wynajdować koła na nowo i największy obszar, jaki tutaj widzę, to jest obszar, który wyznaczają pacjenci, zgodnie z porzekadłem, że pacjenci już tam są. Czyli pacjenci korzystają już z rozwiązań telemedycyny, na przykład holterów kardio, korzystają właśnie z takich stetoskopów, brawo, że tutaj ministerstwo to właśnie będzie wdrażało, korzystają ze spirometrów, które po COVID-zie na pewno będą bardzo ważną metodą diagnostyczną i wielu, wielu innych rozwiązań, nie chcę tutaj zanudzać, i korzystają też oczywiście z testów DNA. A to są dane, które są danymi wrażliwymi. I na pewno tutaj ogromna rola regulatora, żeby w taki sposób wdrażać dokumentację medyczną i ten ład na rynku, o którym mówił też pan dyrektor Tomasz Staszelis, żeby z jednej strony umożliwiać rozwój biznesu, prawda, obrót tymi danymi, budowanie modeli biznesowych opartych na danych, ale z drugiej strony, żeby jednak dbać o bezpieczeństwo pacjenta, bo nawet jeżeli pan Łukasz Osowski jest świetnym przedsiębiorcą, to tak jak każdy z nas wcześniej czy później będzie pacjentem i na pewno będzie chciał, żeby jego dane były bezpieczne. Panie Łukaszu, wspomniał pan, że budujecie waszą aplikację w oparciu o pewne modele predykcyjne, wykorzystuje się narzędzia sztucznej inteligencji, dane są kluczowe. Czy macie dostęp do danych? Czy chronicie dane właściwie? Więc przede wszystkim korzystamy z danych, które są udostępniane przez dwie największe instytucje na świecie, które się tym zajmują, to jest dane z NANES, czyli CDC ze Stanów, a druga instytucja z UK Biobanku. I to właśnie dzięki nim mamy historię życia ponad 500 000 osób. A Łukasz,
I żadna z tych instytucji nie jest w Unii Europejskiej. To a propos, gdzie my jesteśmy? No już żadna. Już żadna. Mamy trochę danych z Polski. Niestety jest to nie dziesiątki czy setki tysięcy, ale jest to kilka tysięcy osób. Ale też możemy korzystać z tego, na co ludzie się zgadzają, nasi użytkownicy aplikacji, żeby ich dane wykorzystywać do badań. I ludzie bardzo chętnie pomagają, wiedząc, że to rozwija algorytmy, rozwija modele. A chronimy dane użytkowników najlepszymi dostępnymi sposobami, między innymi stosując takie technologie chmurowe, jak udostępnia chociażby Microsoft, czy Google, czy Amazon. Tak, tak, gdzie prywatność jest chroniona by default, gdzie tak naprawdę audyt danych jest zapewniony by default i to daje też komfort użytkownikom, czyli pacjentom, że nasze dane są właściwie chronione. Ten wątek danych również podniosłem w kontekście tego, co pani minister powiedziała o elektronicznej dokumentacji medycznej, czy o danych z recept, tak? Bo nawet metadane tam zgromadzone są olbrzymim zasobem, olbrzymią wartością i warto byłoby, tutaj patrzę też na panią minister z PFR-u, wspólnie po stronie publicznej zorganizować właściwe udostępnienie tych danych, bo to wstyd, że pan Łukasz wymienia dwie instytucje, które mu pomagają i żadna nie jest w Unii Europejskiej. Nie mówię, że w Polsce. To taki, wrócę do Tomasza, do pana Tomasza Staszylisa, z którym od lat dyskutujemy na temat architektury informacyjnej, architektury danych, tak ważnych przecież w terapii pacjenta i adherencie. Panie Tomaszu, jakiś dobry pomysł na to? To znaczy, ja myślę tak, że bardzo ważnym jest to, co państwo tu powiedzieli o tych kompetencjach, w tych kompetencjach nie zapomnieć o tym, trójkącie ratującym życie, a mianowicie to jest pacjent, lekarz i farmaceuta. Ja tu nie mówię o firmie farmaceutycznej, tylko przepraszam za kolokwializm, o aptekarzu, czyli tej osobie, która, te trzy osoby połączone ze sobą właśnie na bazie wiarygodnych i dużo mówiących danych mogą nam pozwolić zupełnie jakby inaczej podejść do tego, co my projektujemy, jako usługi, jako procedury, jako rozwiązania, bo ja mam cały czas takie wrażenie, że tak naprawdę wygrywają dzisiaj te rozwiązania i te firmy, które dbają o tego odbiorcę i słuchają go. Nie zawsze pierwszy prototyp musi być udany, bo to jest pomysł twórcy, ale zakładam, że gdyby pan Łukasz nie słuchał swoich odbiorców, to szczerze mówiąc zginąłby w morzu miliona innych aplikacji i nikt by go nie zauważył. I tu jest tak samo z tym, co my próbujemy robić. Mówię my, bo ja już mam nadzieję, patrząc trochę w ekran, w oczy pani minister, że my rzeczywiście będziemy ten ekosystem budować razem tutaj, to my właśnie, ważne jest, żebyśmy zrozumieli, czego potrzebuje ten trójkąt ratujący życie, czyli pacjent, lekarz, farmaceuta. Jeżeli to będziemy wiedzieć, a tego się możemy dowiedzieć z tych danych, to będziemy w stanie budować takie rozwiązania, które rzeczywiście zostaną będą używane, będą zastosowane. I to jest moim zdaniem najważniejsze. I w tym wszystkim myślę, że właśnie takie organizacje jak PFR, ciekawe by było może też spojrzeć na wybory rozwiązań, które są wspomagane, też w kontekście właśnie tego podejścia. Czy jest to podejście bardziej od strony technologii i efektu tej technologii, czy jest to podejście na przykład, jakim kryterium jest poziom akceptacji odbiorcy w tych rozwiązaniach, bo dzisiaj przy tych cyfrowych rozwiązaniach jest to dużo łatwiej mierzyć. Kiedyś to były bardzo takie, przepraszam za słowo, wdrużenie z fusów, te takie informacje o tym, czy to się podoba, czy nie, badania statystyczne i tak dalej. Ale dzisiaj tak naprawdę przy pomocy tak zwanych ciasteczek możemy się dowiedzieć prawie wszystkiego, tak? O tym, czy dany użytkownik coś lubi, czy nie. Także zachęcałbym do tego, żeby w tych kompetencjach, o których mówiliśmy, i ja jeszcze raz podkreślam, że ludzie są najważniejsi, bo technologie się będą zmieniać, to się ten, ale w tych kompetencjach byłbym bardzo za tym, żebyśmy spojrzeli na kompetencje, które są w stanie ocenić przydatność tego rozwiązania dla tej konkretnej grupy osób, której chcemy pomóc. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. I
tytułem krótkiego podsumowania chciałbym Państwa poprosić, żebyście pomyśleli sobie o cyfrowym zdrowiu i tym procesie transformacji trochę z punktu widzenia roku 2025, a może 30, ale raczej 25, bo bliższy nam. I pomyśleli sobie, powiedzieli nam o tej szansie rozwojowej, jak wy ją postrzegacie i czego byśmy sobie życzyli, żeby ona się spełniła. Kto by chciał zacząć? Może Łukaszu od ciebie. Ja bym chciał, żeby było tak super, jak teraz jest. Mamy dostęp do wspaniałej kadry, wspaniałych ludzi, wspaniałych naukowców. Oni w Polsce są. Mamy dostęp do świetnych instytucji współfinansujących nas, tak jak NCBR czy Polska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju. Jest naprawdę świetnie i chciałbym, żeby było tak dalej, żeby te narzędzia i te organizacje nadal działały, a my damy sobie radę. My damy sobie radę. Panie Tomaszu, patrzę na pana Tomasza Jaworskiego z globalnej korporacji, która de facto ma wpływ na to, jak ten globalny rynek, globalne rozwiązania będą wyglądały za kolejne lata. Pewnie to już jest w waszych laboratoriach. Jak to spoglądacie? No na pewno Microsoft może się tutaj chwalić i pewnie byłoby wskazane, gdybym to robił, ale z ogromną pokorą tutaj patrzę w oczy osób, które się wyświetlają. I myślę, że najważniejsze, żeby jednak podkreślić to, że Microsoft jest dostawcą technologii, która wykorzystywana jest w określonym celu. Przez lekarzy, pacjentów, regulatora, startupy i wszystkich uczestników rynku. Jeżeli ja mogę rzucić jakieś takie hasło, które może być perspektywą na dalsze lata, to jest demokratyzacja zdrowia. To jest rzecz, którą pani minister, pani dyrektor, jeżeli politycy podchwycą, to pierwszy polityk, który to napisze na sztandarach, myślę, że zmieni scenę polityczną, bo pacjenci wiedzą, czego chcą. Pacjenci już sami o swoje zdrowie zaczynają dbać. Dzięki temu pan Łukasz ma sukces aplikacji Wiki. I jest kwestia tylko tego, że nasz system ochrony zdrowia może być ogromną siłą napędową rozwoju i kontrybuować do PKB. To nie tylko jest branża, na którą wydajemy więcej niż na samoloty F-35, prawda, które rozpalają wyobraźnię wszystkich, ale to jest branża, która zajmuje się rzeczą najważniejszą dla każdego człowieka. Każdego. Nie ma takiego człowieka w Polsce, którego by zdrowie nie interesowało. Więc życzę dużo odwagi, dużo siły wszystkim z Państwa i 2025 to jest demokratyzacja zdrowia. Pani dyrektor, została Pani tutaj wspomniana jako osoba adresat tego życzenia. Co wam jest potrzebne, żeby odnieść sukces, albo wspierać sukces, albo jak wy ten sukces widzicie? No chyba odwagi do myślenia poza schematem, eksperymentowania i to chyba tylko to jest sukces takich osób jak pan Łukasz, ale też myślę, że administracji i dużych biznesów, więc rozmawiajmy, nie bójmy się czasami podejmować ryzyko, bo czasami niektóre rzeczy nie wychodzą. Wiem, że z perspektywy instytucji publicznej to jest ciężko czasami stanąć i powiedzieć, że coś się nie udało, dlatego to jest też pewnie i takiej trochę empatii dla tych, którzy obserwują niektóre eksperymenty, które się nie udają, ale próbujmy, bo tylko tak możemy zmienić świat. Bardzo dziękuję za zachęcenie do dialogu i współpracy, o którym mówił pan Tomasz Staszelis również, mówiąc o ekosystemie i o partnerstwie publiczno-prywatnym. Panie Tomaszu, pana życzenie, żeby zostawić pani głos, pani minister, na koniec. No tak, moje życzenie, panie Arturze, pan już powiedział, wypowiedział tak naprawdę, to jest ten ekosystem zbudowany na takiej architekturze biznesowej, która pozwala temu trójkątowi, o którym mówiłem wcześniej, czyli pacjent, lekarz, farmaceuta, de facto tworzyć też, wpływać na ten system, rozwijać go i żeby na przykład elementy regulacyjne zabezpieczały, ale nie przeszkadzały, żeby można było szybko testować pewne pomysły i uczyć się na nich, bo ja się całkowicie zgadzam z panem Łukaszem. My w Polsce mamy fantastycznych ludzi. Trzeba im dać takie szanse działania, żeby ten ich potencjał można było przelać na efekty, które de facto dzięki tej możliwości, dzięki możliwości cyfryzacji uzyskamy. Także to mi się marzy w tym 2025 roku. Pani minister. Jesteśmy w kraju, jak tutaj
fantastycznych ludzi, utalentowanych innowatorów, ale w indeksach innowacyjności nie zajmujemy czołowych pozycji. Jakie ma Pani życzenia wobec cyfrowego zdrowia? No tak, chyba najtrudniejsza rola na koniec. Ja sobie życzę rzeczywiście tej odwagi i tego, żebyśmy w taki sposób tworzyli prawo, przepisy i rozwiązania systemowe, żeby one faktycznie nie przeszkadzały, a pomagały w rozwoju tej cyfrowości i tych innowacji. No i żebyśmy rzeczywiście pomagali zarówno pacjentom, lekarzom, jak i w rozwoju tych wszystkich przedsiębiorstw, które rzeczywiście mają bardzo dobre rozwiązania, bardzo ciekawe pomysły i wspólnymi siłami możemy naprawdę wiele osiągnąć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dyskusję, za to spojrzenie na cyfrowe zdrowie, również jako na obszar rozwoju biznesowego, jako na obszar rozwoju naszej gospodarki, która de facto na końcu i tak służy pacjentom, bo tylko tam generujemy wartość. Bardzo dziękuję.